Cześć, witajcie, z tej strony Robert. I dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o pewnej przykrej rzeczy, która mi się zdarzyła z Note'em 3. A mianowicie, dostałem dzisiaj aktualizację, była aktualizacja dla Polski. Już Wam pokazuję, jak to wygląda w ten sposób. Mamy aktualizację, to jest ta najnowsza, która dzisiaj wyszła, Xeo dla Polski. Niestety ta aktualizacja zepsuła mi telefon tak naprawdę. Coś się stało, coś się źle wgrało. I zobaczcie, że wygląda to w ten sposób teraz u mnie, że jak aktualizuję, próbuję aktualizować, to mam, że urządzenie zostało zmodyfikowane, brak dostępnych aktualizacji. Prawda jest taka, że aktualizacja sama się pobrała, ja tylko kliknąłem zainstaluj. Zresztą informowałem o tym na Twitterze. No i coś się stało z nią tak, że telefon niestety nie działa poprawnie. Po pierwsze, rzecz, która na początku zwróciła moją uwagę, że coś jest nie tak. Zobaczcie, to będzie bardzo krótko trwało. Pierwsza rzecz jest taka, że w ogóle telefon się długo wyłącza. To jest fakt, to jest jakby właśnie ta druga strona medalu, że telefon się długo wyłącza. Ta dioda długo jest zaświecona i nie wiem dlaczego, bo oczywiście czekamy na wibrację, wtedy dopiero telefon jest wyłączony. To jest typowe dla Samsungów, nie wiem jak tam z innymi Androidami, ale tak tutaj wygląda to. No i czekamy na wibrację, cały czas nie ma wibracji. Telefon już powinien się dawno wyłączyć tak naprawdę. I ja nie wiem na co on czeka i fakt jest taki, że bardzo długo się wyłącza. Ja Wam powiem, kiedy się wyłączy dokładnie. Ale o, teraz zawibrowało, że się zresetował. Ale zobaczcie, jak on szybko się włącza. No okej, okay, ja włączałem ten telefon kilka razy już, ale on się tak szybko nigdy nie włączał jak teraz tutaj. I moim zdaniem, nie wiem, coś się nie do końca wgrało. To jest jedna rzecz. Po drugie, ta prędkość włączania, no to nie jest, tak normalnie się nie włącza Android tak szybko. I druga rzecz jest taka, że zauważcie, że moim zdaniem z tym RAMem coś jest nie tak. Albo tak dobrze zoptymalizowali ten RAM. Faktycznie, tu są przywrócone ustawienia fabryczne. Nie ma włączonych wszystkich funkcji jeszcze. Ale nawet jeżeli tutaj sobie chwilę pochodzimy, to osiągniemy gigabajt RAMu, gdzie 2,38 mamy jakby dostępne. Nie wiem, czy inni też tak mają. Dajcie znać, jeżeli udało Wam się zaktualizować. Nie będę Was jakby wstrzymywał od tej aktualizacji, bo słyszałem, że niektórym się udało i wszystko działa. No ale tak naprawdę o co chodzi? Wychodzi na to, że część na przykład, nie wiem czy to, bo to losowo wychodzi. Okazuje się w ustawieniach, że mam czasami, część mam po angielsku, część mam po polsku. Teraz widzę, że wszystko jest po polsku, ale czasami jest tutaj, że mam device, settings. I no, wszystko się miesza tak naprawdę. A robiłem tylko aktualizację OTA, czyli tą, którą zawsze robiłem. No przecież dziesiątki takich aktualizacji robiłem przy różnych telefonach i nigdy nic nie było. No i problem jest jaki? Problem jest taki, że jeżeli telefon się wyłączy, poczekamy może z 5-10 sekund, to on się już nie włączy. Niestety nie mogę go wybudzić. Jedyna szansa jest taka, że pod ładowarką trochę dłużej trzyma i faktycznie jak jest pod ładowarką podpięty, świeci się dioda, to w tym momencie wszystko działa. Zobaczcie, że nawet nie mogę screenshotów nie mogę nawet robić. Przytrzymuję i nic. Wiele funkcji i tak nie działa, więc nie widzę jakby sensu testowania urządzenia, które nie jest w pełni sprawne. Dlatego na pewno będę oddawał telefon do serwisu. Spróbuję to jakoś szybko załatwić. Nie wiem, może by się udało jakiegoś zastępczego Note 3 dostać. To by było super rozwiązanie. Chociażby tego białego właśnie do testów. No ale w to niestety wątpię. No i chcę Wam pokazać, że za chwilę jak się urządzenie wyłączy, to ja już go nie będę w stanie wzbudzić. Ono nawet jeżeli było jakieś powiadomienie, to powiadomienie zacznie migać i tak dalej i później przestanie, później znowu zacznie i to nic nie zmienia. No i to jest koniec jakby jeśli chodzi o obudzenie tego urządzenia. Czasami się włączy, czasami się nie włączy. Ja już tu nic nie mogę robić. W ogóle mam wrażenie, że telefon jest jakby włączony cały czas, tylko jakby ekran nie reagował. Bo jeżeli jest podpięty pod ładowarkę, to świeci się dioda, że tam coś się dzieje, ale no tak jak widzicie, no niestety nie mogę tego włączyć. Jedyne co to mogę przytrzymać dłużej, żeby zresetować urządzenie albo żeby wyjąć baterię. Więc oddaję telefon do serwisu, nie będzie na razie tej trzeciej części porównania z Galaxy Note 2. Postaram się jak najszybciej to jakoś nadrobić, to jest siła wyższa, przepraszam, no nie mam jakby na to wpływu. Nie spodziewałem się, że aktualizacja coś tutaj zmieni i że tak powiem zepsuje. Nie zmienia to jednak mojego nastawienia do urządzeń Samsunga, bo tak naprawdę mam ich już łącznie chyba 26.
licząc dyski twarde i laptopy i tak dalej, ale i sprzęt tam kuchenny, RTV i w ogóle, ale chodzi o to, że od 4 lat poprzedni telefon, który mi się zepsuł, to był Samsung i780, to dobre 4 albo 5 lat temu to było, więc myślę, że powiedzmy, no zdarza się, na mnie trafiło, miałem powiedzmy jeden z pierwszych w Polsce Note 3 i pewno jeden z pierwszych w Polsce będę go oddawał do serwisu. Mam nadzieję, że się uda to szybko załatwić i że szybko wrócę. Postaram się, żeby w międzyczasie były inne urządzenia. Mam teraz Galaxy S4 Mini, Galaxy S4 Zoom, więc no, będzie na pewno co robić. No szkoda, 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 szkoda. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi za złe, to jest jakby siła wyższa. Nie mieć też pretensji do Samsunga. Mam nadzieję, że sytuacja się wyjaśni. No i wrócimy oczywiście do testowania Note 3. Jak najszybciej, jak się będzie dało. Dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.